Niech zadziała, bo chciałbym mieć nowego Pokemona i działa. Super, dobra. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego bardzo jak zawsze zresztą dawno nie było, czyli Pokemon Go, ale Pokemon Go w domu. Jak widzicie, nowy odcinek, nowy sposób nagrywania Pokemon Go z domu. A to dlatego, że dzisiaj nie będziemy łapać Pokemonów, nie będziemy wykluwać jajek, nie będziemy robić wielu innych rzeczy, a będziemy sobie na telefonie ewoluować Pokemony. Dzisiaj mam ponad 70 ewolucji do zrobienia. Zbierałem bardzo długo Pokemony i Candies właśnie po to, żeby po raz kolejny odpalić jajko, Lucky Egga, odpalić ewolucję i dostać bardzo dużo tysięcy expa i wbić potencjalnie dwa levele. Jak widzicie, mamy już 18, prawie 19 poziom. Dużo się pozmieniało od ostatniego czasu, kiedy nagrywałem. To było prawie 20 dni temu. Wyszedł system Buddies i teraz wam pokażę, kto jest moim buddy. Moim buddy jest Jigglypuff, z którym przyszedłem już 9 km. Tutaj wystarczy 1 km na jedno jajko, więc całkiem nieźle, całkiem się opłaca. Wiem, że ewolucja Jigglypuffa jest bardzo dobra do bronienia gymów, więc tak właśnie postanowiłem, że będzie. No i co? Zrobimy tę ewolucję. Ja większość już mam przygotowane, a resztę zobaczycie właśnie zaraz. Zapraszam. Tak więc dobra, lecimy. Ja tutaj mam odpalone moją stronę, gdzie widzę procentowe ulepszanie Pokemonów, bo jak wam mówiłem, korzystam właśnie z takiej strony, z, jak to się nazywa, z mnożnika IV, czyli można widzieć, ile procent, jak dobry jest po prostu wasz Pokemon. I zaczniemy sobie, jajko odpaliliśmy, zaczniemy od najlepszych Pokemonów, czyli od Eevee, czyli od tych, na których najbardziej mi zależy. A zależy mi oczywiście najbardziej na Eevee. Aha, może, dobra, pokażę wam później, co mam, bo tutaj bardzo dużo się pozmieniało. Przed chwilą mogliście zobaczyć, że jest z nami już Pikachu, ale to potem wszystko wam pokażę. Teraz, jak widzicie, znalazłem też Vaporeona, który miał 100 CP, jak go znalazłem, i byłem w wielkim szoku, bo pojawił się Vaporeon na lurze i tak myślę sobie, ja pierniczę, 2000 CP, na pewno, a tu 100. No, ale mam 4 Eevee, mam 84 dokładnie, tu jakiś samuraj lubi moje zdjęcie na Instagramie, na którego was bardzo serdecznie zapraszam. Mam 4 Eevee, 3 zamienię, bo można zamienić w takiego, jakiego się chce, za pierwszym razem, nazywając Eevee imieniem trenera, bo jak wiecie, w Pokemonach serialu było 3 braci, każdy z nich miał Eevee i każdego z braci Eevee inaczej ewoluowała w Vaporeona, na którego ja mówię Vaporeona, z Voltiona i jej Flareona chyba. Czyli ognistego, wodnistego i elektrycznego, więc ja jeszcze żadnej Eevee nie ewoluowałem, więc te 3 sobie zrobię po to, żeby mieć każdego po jednym. Tak, tą, którą zamienię w Vaporeona, czyli Rainer, 272 CP, ma najwyższy procent perfektu, czyli ma aż 93,33, więc to będzie bardzo dobry Vaporeon, tak mi się wydaje przynajmniej. A ten, który ma najwyższe CP, oczywiście powinienem, gdybym chciał jak najwyższy CP Vaporeona, powinienem zamienić tego, który ma na imię Sparky, bo ma aż 500 CP, miałby też Vaporeon ponad 1000 CP, myślę. Ale bardziej zależy mi w tych najlepszych Pokemonach właśnie na tym procencie, żeby potem po ewolucji były to naprawdę bardzo dobre Pokemony. Więc może zacznijmy od tego najsłabszego. 46 wybrałem Pyro, bo ma też bardzo dobry procent, czyli ma albo 84, albo 80. Ciężko mi powiedzieć, bo obydwa mają 46 CP. Więc jednego z nich sobie zostawiłem, tutaj kolejny Instagramek. Ale no, zamieńmy najpierw w Pyro i zobaczymy, czy to tak naprawdę, czy to będzie działało. Powinno działać, ale jak tu, aha, Power, Evolve. Więc go, Evolve, Pyro i proszę, zamień się. Zobaczymy, w co ty się zamienisz. Niech będzie to, myślę, że to powinno działać. Zrestartowałem. I niech zadziała, bo chciałbym mieć nowego Pokemona i działa. Super, dobra. Czyli to jest, jak on się nazywa? Flareon? Chyba tak, ale jest bardzo ładny. Zobaczymy, ile będzie miał CP. Jest to mój nowy Pokemon, pierwszy, dlatego też chciałem zrobić je 3, bo dostanę więcej expa. 113 CP.
No, syto. Syto wam powiem, ale mam nowego Pokemona, więc bardzo fajnie. No, śmiesznie ten Vaporeon i Pyro wyglądają z tymi CP. Nie powiem. Kolejny będzie Sparky. Tutaj Sparky powinien się przemienić w elektrycznego Pokemona, który już będzie miał naprawdę bardzo dużo... Znaczy, bardzo dużo. Będzie miał dużo CP. Może nawet będzie moim najlepszym Pokemonem. Zobaczymy jak to wyjdzie i czy to też się uda. Powinno się udać, bo za pierwszym razem zawsze się udaje. Tak jest. Dalej to działa. To jest, nie chcę wam mówić, Volteon czy jakoś tak. Ciężko mi to wszystko się wymawia. Ja bardzo, bardzo dużo nie oglądałem. Znaczy oglądałem, ale już nawet nie pamiętam, bo byłem bardzo mały. Sparky, tak się nazywa. Ale ma 994 CP, czyli już naprawdę dużo, dużo lepszy od pozostałych. I ma tutaj ataki Thundershock i Thunderbolt. Nie wiem, czy to są dobre, ale wygląda fajnie. Dostałem kolejne XP. No i teraz czas na naszego Vaporeona. Rainera, tak, i kolejne Eevee ewoluujemy, tylko niestety 3 możemy, to i tak bardzo dobrze. W poprzednim odcinku mówiłem wam, że tylko jednego, wtedy zebrałem punkt, ale teraz już mamy dużo więcej, bo raz mi się wykluła Eevee, dostałem za nią 22 punkty chyba z jajka 10-kilometrowego i tak jest Vaporeon, który nie będzie miał jakoś mega dużo CP, ale mam nadzieję, że będzie miał dobre ataki i będzie ogólnie bardzo dobry. 714 to i tak całkiem dobrze jak na to, co przyszło. Water Gun 6 i Aqua Tail. To chyba nie są najlepsze ataki z tego, co mi wiadomo. Zobaczymy, jakie ma tamte ataki, bo tamten mój Vaporeon ma 80%, to całkiem dobrze. Water Gun i Water Pulse. Kurde, no i teraz nie wiem, który jest lepszy. Aqua Tail. Będę musiał się tym zainteresować, na razie się tym nie interesowałem. No i to były te Pokémony, na których najbardziej mi zależało, żeby je ewoluować. Co jeszcze możemy z takich lepszych Pokemonów ewoluować, które możemy na przykład tylko raz, to jest Horsea. I Horsea też mam jedną bardzo dobrą, która ma to Horsea, już wam mówię, ile procent perfekcji. Moja Dratini ma 93,3. 91,11 i to jest Horsea, która ma CP 151, czyli najsłabsza z mojej paczki, ale i tak ją ewoluuję. Będzie to moja pierwsza ewolucja Horsea. Zobaczymy, jaka będzie, ile będzie miała CP, jak będzie wyglądała i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mnie to wszystko ciekawi. No. I co będzie? I będzie, no, fajna, wiem. A wiem, że w drugiej generacji będzie prawdopodobnie kolejna ewolucja, więc też bym chciał mieć dobrą ewolucję właśnie tego Pokemona. Wygląda fajnie, to też jest mój nowy Pokemon, więc jeszcze więcej expa będzie. Super, na tym mi zależy. 329, no to wiadomo, nie za dobrze. Sidra się nazywa. Blizzard ma Ice, wow. Bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Goldin nie możemy niestety. Staryu też nie możemy. Mamy dwa Mister Mimy. Mamy bardzo dobrą Jinx. Magikarpia też nie możemy niestety. Mamy 31 tylko. Jajeczek, mamy dwa Koffingi, ale tutaj też nic nie możemy z nimi zrobić. Mamy Execute'a, który też jest naprawdę bardzo dobrym procentowo. I mamy Krabiego. I teraz musimy zobaczyć. Krabi 125, ma on aż 86%, więc możemy go raz ewoluować. To też będzie mój nowy Pokémon, więc ewoluujemy Krabiego i zobaczymy, co z niego dostaniemy. Krabi będzie kolejnym nowym Pokémonem na moim kanale, w moim Pokédexie, więc bardzo dobrze. Kolejny exp. I... co to będzie? Bardzo fajnie wygląda. Kiedyś go chyba nawet widziałem gdzieś u mnie w Świdnicy, ale nie chciało mi się wychodzić i go zbierać. Więc na razie tutaj poodpalam te, a zaraz będę musiał się bardzo śpieszyć, bo mam z 20 Drowsy do ewolucji, jak widzicie, Hypno 1015 mam. Więc Krabi tutaj za nami, Drowsy, zaraz sobie wszystkie je tutaj poulepszam. Gastly, mogę 3 Gastly chyba. Tak jest, 3 Gastly mogę sobie ewoluować i tak też zrobimy. Bo jak wiecie, mi nie zależy na tym, żeby mieć jak najlepsze Pokémony na razie. Na razie chcę wbić po prostu jak najwyższy level. I najlepszym u mnie jest 105, 88,9, więc jako pierwszego sobie właśnie tego Gastly'ego ewoluujemy. Ewolucja Gastly'ego też będzie pierwsza chyba? Chyba, że już miałem może? Chyba miałem już, dobra, więc nieważne. Już miałem ewolucję Gastly'ego. To jest Hunter, chyba tak się nazywa. Hunter... Potem jest bardzo fajna ewolucja i mógłbym chyba mógłbym już ją sobie zrobić. Nie, bo ona kosztuje 100. 181, więc słabo. No a resztę to po prostu sobie ulepszę te najlepsze, bo to już nie ma znaczenia. Tylko ten pierwszy będzie mi zawsze potrzebny. O nie, co ja zrobiłem?
Czy ja popsułem w tym momencie wszystko? Chciałem spowerupować, a niestety usunąłem. Ale i tak mogłem 3 tylko ewoluować. I jeszcze mi zostały 2, więc uff. Ale niestety usunąłem tego najlepszego. No niestety, czasem tak się zdarza. Zagadałem się, to trochę trwają te wszystkie ewolucje. Więc no, tutaj na razie wam to wszystko pokazuję, a te właśnie ewolucje PJ i tych innych, których mam naprawdę po 20 albo czasem 30, będę wam po prostu speedował, przyspieszał i nie będziecie tego oglądali, bo nic ciekawego w tym się nie dzieje. Oczywiście te Gastlie i te takie ciekawsze Pokémony będziemy ewoluowali razem, potem przejrzymy nasze najlepsze CP-kowo Pokémony. I na tym się skończy dzisiejszy odcinek. Bardzo długo czekałem, żeby zrobić tę ewolucję, bo chciałem już to mieć z głowy, chciałem też mieć wyższy poziom troszeczkę. No, więc to już mamy za sobą. Sheldera brakuje mi, kurde, 3 tylko punkcików, żeby ewoluować. Najlepszą seal jest 143 CP, więc też ją ulepszę. A nie, też mi 3 brakuje. Kurde, co się dzieje? No niestety, no to na następnym odcinku. Tutaj z tych nic nie mogę, ale mogę Bellsprouta ewoluować, który ma też bardzo dobry procent, 86%. Więc go, ewoluujemy. Zobaczymy, jak będzie. Kolejna ewolucja to chyba Weeping Bell, jeżeli dobrze pamiętam. I powinna być całkiem, całkiem fajna. Mam nadzieję, że będzie całkiem, całkiem fajna. Wygląda na pewno bardzo fajnie. Tak jest. Ile będzie miała CP? 600, myślę. Czy będzie miała 600 CP? Go. A, to nowy Pokémon oczywiście, więc kolejny X-Pick, kolejny X-Pick, kolejny X-Pick. 528. No to trochę mniej niż chciałem, ale Weeping Bell zawsze, zawsze na propsie. I teraz Abra, bo wykluła mi się Abra, raz ją prawie złapałem, ale mi uciekła od razu. Mam Kadabrę, ale wykluła mi się Abra, która jest naprawdę bardzo dobra. Abra ma 86% i jest prawie na maksymalnym tutaj abrowym CP. Więc zobaczymy, ile będzie miał nasz Kadabra. Kadabra, 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 którego już mamy, więc nie będzie naszym nowym Pokémonem, bo kiedyś udało mi się go złapać. Ale tak czy siak, Abra i Kadabra to bardzo fajnie wyglądające Pokémony. Zobaczymy, ile będzie miał nasz Kadabra CP. 513, więc całkiem spoko. Poliwg, jak ktoś tam złapaliśmy. Nasz Miał ma 98%, to bardzo dobre. Możemy też jednego Oddisha sobie ewoluować, więc ewoluujemy też Oddisha. Nie, to nie Oddish, tylko Venonat, który ewoluuje nam w kolejnego nowego Pokémona, którego jeszcze nie miałem. A w co on ewoluuje, bo szczerze nie patrzyłem, nie mam pojęcia. Więc zaraz się okaże, zaraz się dokładnie okaże. A, w takiego motylka. Też go gdzieś tutaj widziałem, ale niestety nie miałem okazji go złapać. Ile będzie miał CP? Ten nasz motylek to nowy Pokémon, więc kolejny exp. Bardzo fajnie, nasz tutaj Pokédex zaczyna się. Wow, 73. Bardzo fajnie. Parasa. Parasa nie możemy chyba ewoluować, tak jest, ale Oddisha już możemy. I tutaj Oddish najlepszy to jest ten najsłabszy, nie, ten 181, ale czy to ma aż takie znaczenie w akurat tych słabszych Pokémonach? A dobra, wiecie co, ulepszę tego, a mogę 2, więc dobra, ulepszę raz tego, który ma największe CP, a drugi raz tego, który ma największy procent perfekcji, bo tak naprawdę ten procent liczy się tylko i wyłącznie przy tych Vaporeonach, Dragonite'ach i tak dalej, bo te Pokémony, które będą, które będą w przyszłości waszymi najlepszymi Pokémonami, chcecie mieć na jak najwyższym poziomie, na jak najwyższym procencie, a w tych słabych, które są tylko tak naprawdę ozdobą, nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Bardzo fajny Gloom, jeszcze takiego brzydkiego Pokémona nie widziałem i który to jest. Ten najlepszy jest 181, więc tego też sobie ewoluujemy i jestem ciekaw, ile już tego jajka nam zostało, bo to naprawdę długo trwa. Nie to, że ja tyle gadam, tylko to naprawdę długo trwa, ale przy okazji ja też dużo gadam. Więc nie boję się, że nie zdążę na jednym jajku zrobić wszystkich ewolucji. Może tak być, no może niestety tak być, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo chciałbym jak najwięcej też expa dostać. Dobra, Gloom kolejny, ten jest słaby, tutaj zostały już Zubaty, niestety Jigglypuffa też nie mogę ewoluować. Vulpixa też nie, ale ten Nidorana mogę, jednego, tak jest. Też ma bardzo mało CP, ale ma 82%, więc ewoluujemy Nidorana w Nido... co?
bo to jest męska wersja. Chyba, tak, to jest męska wersja, więc w co on ewoluuje? W takiego, którego też jeszcze nie miałem. I wygląda naprawdę fajnie. Wygląda naprawdę fajnie. Dużo, 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 bardzo, bardzo dużo rozmowy. Przed nami, widzicie, tutaj mamy właśnie tego. Nidorino, czy ja już go miałem? A może miałem już Nidorino? Mam Nidorinę i teraz mam 303. Ten jest najlepszy. Nidoran, kobietkę, też ją sobie ewoluujemy i zobaczymy, co z niej dostaniemy. Co z niej wyjdzie? Aha, nie, no to właśnie. Nidorina, tak? Nidorina wyszła, którą już też mieliśmy w swoim Pokédexie. Tak jest, Nidorinę mieliśmy. Więc mamy dwie takie Nidorinę. Tutaj już niestety nic więcej z nimi raczej zrobić nie mogę. Zostało mi 8 tych. Widzicie, mamy Pikachu, które jest też bardzo dobre. Spirouły to zaraz będziemy ulepszać. Tutaj Rattata, PJ-e. Czyli co? Czyli zostało już nam tylko Weedle i Caterpie. Tak, Squirtle'ów mieliśmy trochę, 14 Candy, mam Wartutla i mam Charmandera, więc dobra, więc ja teraz szybko zajmę się ulepszaniem tych Pokemonów, wiecie, tych Caterpie, Weedle'ów i innych, bo mam dużo tego do zrobienia i zaraz do Was wrócę, więc będziecie mieli jakiegoś speedlapsa albo i nie, bo w sumie co tutaj oglądać, wrócimy na podsumowanie. Dobra ludzie, ja już skończyłem ewoluować wszystkie Pokemony, które tylko mogłem ewoluować. 21 poziom. Z moich wyliczeń wyszło, że dostaliśmy 94 tysiące expa. Dokładnie będziecie mieli w tytule dokładnie ile wyszło, bo nie zapisałem sobie na początku, a niestety musiałem kilka razy wrócić do tego stadium, wyłączyć Pokemony, bo kończyło mi się jajko. Teraz kończy się właśnie drugie już jajko. Czyli w godzinę aż to zajęło, a i tak bardzo się śpieszyłem. Było ciężko, było nudno, wiecie, no musiałem ulepszyć PJ z milion, ale pokażę Wam teraz moje najlepsze Pokemony po CP, Combat Power, więc obecnie moim najlepszym Pokemonem jest Hypno 1017, którego już miałem, ale najlepszym z ewolucji był Hypno 115, potem Sparky, Pidgeot, bardzo, bardzo fajny, 974. No Hypno jest ogólnie dobry, Goldbata bardzo dobrego nam się udało dostać, Firoła bardzo dobrego nam się udało dostać, Vaporeona, Raticate'a. Tak się właśnie tutaj te wszystkie moje Pokemony, które już większość z nich widzieliście, tak się właśnie prezentują. Zubaty, Goldbaty... Inne pierdółki, większość pousuwałem, jeszcze muszę poczyścić do końca te Drowsy i inne pierdółki. Wszystko, już nic nie mogę ulepszyć, więc tak się właśnie prezentuje moja kolekcja. Tutaj jajka, które będę musiał wykluć jakoś w najbliższym odcinku. No właśnie, zaraz rozładuje mi się telefon, więc tak to wygląda. Tak to wygląda, zobaczymy jeszcze na nasz Pokédex. Ile mamy rzeczy, ile widzieliśmy? 66 Pokemonów w naszym Pokédexie się znalazło, kilka nowych dzisiaj wpadło, więc bardzo się cieszę, było bardzo fajnie. Mam, troszkę się zmęczyłem, powiem szczerze, ponad godzinę to wszystko nagrywałem, godzina 10 właśnie mija. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodobało, jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie suba i czekajcie na więcej, na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, pa pa! Ba 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 ba